Wioletta Zaremska, witam i zapraszam na ekspres powiatu tarnowskiego. A w nim największa inwestycja drogowa w powiecie tarnowskim będzie wykonana w ramach Polskiego Ładu. Nowe karetki pogotowia trafiły do filii w dwóch podtarnowskich gminach. Bioasekuracja receptą na afrykański pomór świń. Bohaterowie z ziemi tarnowskiej ocalili Londyn. Siepietnica Lubaszowa to droga, którą powiat tarnowski chciałby wyremontować za pieniądze z Polskiego Ładu. Według wstępnych szacunków inwestycja ta mogłaby kosztować nawet 150 milionów złotych, a 95% tej ceny to mogłoby być rządowe dofinansowanie. To jest 23 kilometry, tam jest kilka mostów, są również osuwiska na tym terenie. Teren jest bardzo, bym powiedział, trudny, jeżeli chodzi o wykonanie. Droga również jest bardzo ruchliwa, często uczęszczana, przecież ona łączy dwa województwa, podkarpackie i małopolskie. Dlatego też uważamy, że ta inwestycja powinna być realizowana. Aby móc sięgnąć po pieniądze z Polskiego Ładu, potrzebna była sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Tarnowskiego. Po spełnieniu formalności starostwo powiatowe będzie mogło ubiegać się o środki na tę inwestycję. Jeśli uda się pozyskać pieniądze, przetarg na remont drogi będzie ogłoszony w trybie zaprojektuj i zbuduj. Nie mamy niestety projektu na tą drogę. Jedynym sposobem na to, ażeby złożyć ten wniosek, jest rozstrzygnięcie przetargu. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na tzw. program funkcjonalno-użytkowy i ten przetarg został rozstrzygnięty. Jesteśmy na etapie już za kilka dni podpisania umowy. Wniosek zostanie złożony i kiedy otrzymamy te pieniądze, tak liczymy na to, bo wiemy, że pierwsza inwestycja, która jest zgłoszona, nie objęta jest żadnym limitem, jeżeli chodzi o środki finansowe. Pragniemy w ciągu, i tak musimy zrobić, w ciągu pół roku od otrzymania promesy ogłosić przetarg na tą drogę. Jedyną możliwością to jest tylko system zaprojektuj i zbuduj. Oprócz środków na remont drogi Siepietnica Lubaszowa, powiat tarnowski stara się też o promesę na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Grabno oraz na stworzenie zakładu aktywności zawodowej w miejscowości Wierzchosławice. Dwie nowe karetki trafiły do tarnowskiego pogotowia. Jeden z ambulansów został zakupiony w ramach programu zapobiegania COVID-owi, a drugi jednostka sfinansowała z własnych środków. Nowe ambulanse służą w Zakliczynie i Szerzynach. W ostatnim okresie, czyli w zeszłym roku i w tym roku, ze środków unijnych, ze współfinansowaniem budżetu państwa otrzymaliśmy 8 karetek nowych, to były wszystkie Mercedesy, no i jedną kupiliśmy ze środków własnych. W uroczystym przekazaniu nowych karetek ratownikom udział wzięli parlamentarzyści ziemi tarnowskiej, władze i radni powiatu tarnowskiego oraz pracownicy pogotowia. Kolejna dobra wiadomość, też wiadomość, która zabezpiecza bezpośrednio nasze zdrowie, nieczęsto też nasze życie, czyli oddanie dwóch bardzo profesjonalnych karetek pogotowia, które z przeznaczeniem dla mieszkańców gminy Zakliczyn i mieszkańców gminy Szerzyny. Odkąd zaczęła się pandemia, tarnowskie pogotowie otrzymało ogromne wsparcie zarówno z programów rządowych oraz małopolskich. Nowe karetki, które udało się pozyskać, często były kupowane z europejskim wsparciem. Do jednostki pogotowia trafił też niezbędny sprzęt czy środki ochrony osobistej. To wzmocnienie, środki ochrony osobistej, ale i wiele, wiele innych rzeczy też i sprzęt, który był niezbędny do zabezpieczenia naszych ratowników, którzy wyjeżdżają do ratowania naszych mieszkańców, był bardzo ważny. I tutaj w tym momencie przez ten rok ta współpraca jeszcze się bardziej zacieśniła i panie posłanki bardzo mocno nas wspierały. Dodajmy, że tarnowskie pogotowie posiada 13 zespołów ratownictwa medycznego. Karetki, którymi docierają do pacjentów, rozlokowane są w kilku punktach na mapie Tarnowa i regionu tarnowskiego. Zakaźną chorobę trzody chlewnej, afrykański pomór świń, wykryto na terenie gminy Skrzyszów. Powiatowy lekarz weterynarii przestrzega, że aby ustrzec się przed nią, należy stosować bioasekurację w swoich gospodarstwach. Lekarze weterynarii, którzy w tej chwili znajdują się na terenie gminy Skrzyszów, kontrolują pozostałe gospodarstwa w promieniu 3 km od ogniska i to jest najbliższy plan działań na dzień dzisiejszy. Stwierdzenie, czy
są wszystkie zachowane prawidłowości hodowli trzody chlewnej i czy oczywiście nie ma objawów. Zdaniem Pawła Wałaszka prawdopodobną bezpośrednią przyczyną pojawienia się ogniska mogły być działania podjęte przez hodowców na terenie, gdzie bytują dziki. Następne działania, które też niezależnie od tego równolegle są prowadzone, to weryfikacja, kontrola dokumentów, sprawdzanie dróg, możliwości wejścia zakażenia, którędy ewentualnie mogło wejść i pełna interpretacja tego, co działo się przed datą 12-13 tegoż miesiąca, z uwagi na to, że to jest graniczna data, gdzie myśmy stwierdzili ognisko. Afrykański pomór świń nie dotyka ludzi, ale jest za to śmiertelnie groźny dla trzody chlewnej i bardzo łatwo się przemieszcza. Uczczono pamięć o bohaterach, którzy ocalili Londyn. W miejscowości Zabawa i Wałruda upamiętniono 77. rocznicę akcji Trzeci Most. To wydarzenie było jednym z najważniejszych, jeżeli chodzi o działania wojenne II wojny światowej, bo przecież ono ocaliło Londyn i o tym dobrze wiemy. No ja tylko ubolewam nad jednym faktem, że to wydarzenie nie ma należytej rangi, jeżeli chodzi o prawę, bo tutaj dzisiaj powinni być również Brytyjczycy, powinni być wszyscy ci, którym to wydarzenie tutaj miało miejsce, zawdzięcza, że wojna po pierwsze trwała znacznie krócej. Byli za to parlamentarzyści, przedstawiciele rządu i samorządu, a także liczne delegacje chcące upamiętnić bohaterów ziemi tarnowskiej. Bohaterowie zostali nazwani tymi, którzy ocalili Londyn, choć może nawet nie pozwolili odwrócić losów II wojny światowej. Cieszę się, że wśród nas, co prawda nieobecny, ale wśród nas szeroko rozumiany jest jeszcze ostatni uczestnik, pan pułkownik Zdzisław Baszak. Tak naprawdę ci ludzie, którzy tutaj pracowali, którzy wykonali tą wspaniałą akcję zdobycia i wywiezienia części do broni V1, V2, to przecież to urządzenie, które później było wykorzystywane w Wielkiej Brytanii do ratowania nie tylko Londynu, ale przecież całego państwa angielskiego. W związku z tym zrobili oni coś niesamowicie ważnego. Jest to czyn godny upamiętnienia. Przypomnijmy, że akcja Trzeci Most rozegrała się w nocy z 25 na 26 lipca 1944 roku. Samolot Dakota wylądował wtedy na lądowisku Motyl, a na pokład maszyny zabrano części rakiety V2 oraz dokumentację. Jednak samolot ugrzązł na rozmokniętej ziemi. Zamiast kilku minut maszyna była na terenie Wałrudy ponad godzinę. Wystartowała dopiero po czwartej próbie. Dziś to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i zapraszam za miesiąc. Thank you.